Żegluga Ostrucko-Elbląska pełni świadczenia z zakresu miejskiego transportu zbiorowego. W związku z oszczędnościami, jakie powoli wprowadzane są w Ostródzie, burmistrz miasta Marek Bojarski podjął decyzję o zmianie liczby kursów w granicach 100 tysięcy km w ciągu roku. Decyzja spowodowała szybką zmianę rozkładu jazdy. Od 13 sierpnia na terenie miasta i jego okolicach obowiązuje już nowy rozkład. Umowa, którą mieliśmy podpisaną z miastem, w zasadzie była odnawiana, ja wiem, co miesiąc, czasami co dwa miesiące, więc dla nas to była bardzo niekomfortowa sytuacja, ale nie spodziewaliśmy się rzeczywiście takiego sporego ograniczenia. No, dostosowaliśmy się po prostu do wymogów. Nowe rozkłady jazdy wiszą już na przystankach, a także są dostępne na stronach internetowych. W związku z decyzją burmistrza prawdziwą bolączką było zadecydowanie, jakie kursy ograniczyć bądź zmienić. Ponieważ staraliśmy się zapewnić ludziom dojeżdżającym do pracy, a później także do szkół, czy powrotów ze szkół i z pracy, jakby taką samą sytuację, jaka była, bo nie mieliśmy za dużo skarg na naszą działalność, akurat od tych ludzi. W związku z tym ta zmiana ograniczyła się w zasadzie do wycięcia kursów autobusów, które były między godziną, załóżmy, 10, a godziną 13, 14 i później po godzinie tak gdzieś 16, 17. Jeszcze przed decyzją Marka Bojarskiego o ograniczeniu liczby kursów Żegluga Ostrucka-Elbląska opracowała zupełnie nowy rozkład jazdy, który byłby dostosowany do potrzeb mieszkańców. No, sytuacja z tym rozkładem jazdy jest w ogóle trochę skomplikowana, z tego względu, że my mamy przygotowany w tej chwili zupełnie nowy rozkład jazdy, nowe linie, opracowane na zlecenie Urzędu Miasta przez firmę z Poznania specjalistyczną. Faktycznie ten rozkład przewiduje zmniejszenie dużej ilości linii, natomiast zwiększenie ilości kursów i generalnie rzecz biorąc ilość przejeżdżanych kilometrów powinna zostać taka sama. W związku z tym ta zmiana, która w tej chwili zaistniała, w zasadzie to nie mam takiego rozeznania, czy ona będzie rzeczywiście na stałe, czy to tylko jest element krótkotrwały. Po wprowadzeniu nowego rozkładu jazdy pojawiły się pierwsze skargi od mieszkańców, którym przesunięto lub po prostu zabrano kurs autobusów. Dodatkową bolączką dla żeglugi jest ograniczenie dotacji, jaką miasto przeznacza na dopłaty do transportu zbiorowego. Teraz zarówno przewoźnik, jak i pasażerowie muszą odnaleźć się w nowych realiach. Wakacje to wspaniały czas dla dzieci i młodzieży, wtedy z pewnością nie myśli się o szkole i obowiązkach z nią związanych. Ale prawdziwy ból głowy mają rodzice, gdy dostają rozpiskę podręczników. Minęły czasy, gdy książki rodzeństwo miało po sobie. Ciągłe zmiany w podstawie programowej wymuszają tworzenie nowych podręczników czy zeszytów ćwiczeń. Jest to ogromny wydatek dla rodzica. Nawet badania przeprowadzone przez CBOS w 2011 poświadczają, że prawie 47% rodziców wydaje ponad 800 zł na dziecko przed rozpoczęciem roku szkolnego, a prawie co siódmy rodzic ponad 1500 zł. Także ta pomoc na pewno będzie rodzicom przydatna. No i ułatwi start szkolny dzieciom, szczególnie klas 1-3-4. Gdzie w klasach czwartych wprowadzona jest nowa podstawa programowa, co wiąże się również z nowymi podręcznikami do tej klasy. Książki to dopiero początek wydatków. Do tego trzeba zakupić zeszyty, przybory szkolne, nie wspominając o zakupie odpowiedniego plecaka i ubrań. To wszystko daje nam dużą sumę przed 1 września. Od kilku lat w Polsce realizowany jest program Szkolna Wyprawka. W Nidzicy rodzice mają możliwość skorzystania z tej pomocy. Właściwie taki systematyczny program rządowy Wyprawka Szkolna. W tym roku jest on przeznaczony dla uczniów klas 1-4 szkoły podstawowej, a także dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, również dla uczniów niepełnosprawnych, szkół podstawowych i gimnazjum. W przypadku uczniów klas pierwszych dochód nie może przekraczać 504, w przypadkach pozostałych 456 zł. Jest to zmiana w stosunku do ubiegłego roku i to dosyć znaczna, z tego względu, że wiadomo, koszty drożeją, zmieniła się ustawa o pomocy społecznej i to z tym jest modyfikowany właściwie ten dochód. Wnioski powinno się składać do dyrektora szkoły, do której uczęszcza nasze dziecko. Podania te należy złożyć do 3 września. Część rodziców już nie marnowała czasu i takie wnioski złożyła. Również zespół szkół numer 1 takie wnioski przyjmuje, związane z pomocą finansową na zakup podręczników szkolnych.
Wnioski przyjmowane są w sekretariacie szkoły do 3 września. Na dzień dzisiejszy mamy zakwalifikowane 28 osób. Obecnie jest 15 podań. Z doświadczenia wiemy, szczególnie pracownicy, którzy już mają dłuższy staż w sekretariacie, dyrektorzy, którzy pracują tutaj dłużej, że tych wniosków najwięcej spływa w ostatnim tygodniu sierpnia, no i początek, zaraz pierwsze dni września. Posłanie dziecka do szkoły to ogromny wydatek dla rodzinnego budżetu, dlatego każda pomoc finansowa czy materialna jest ogromnie ważna. Ludzi zafascynowanych odległą średniowieczną epoką nie brakuje w całym kraju. W Działdowie grupa miłośników rycerstwa kilka lat temu założyła Bractwo Rycerskie Świętej Katarzyny Ziemi Działdowskiej. Organizacja zajmuje się propagowaniem wiedzy o średniowiecznej Europie, a przede wszystkim promowaniem idei rycerstwa. Bractwa to współczesne stowarzyszenia, których członkowie, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, podtrzymują pamięć o tamtej epoce. Stowarzyszenie na przestrzeni kilku lat swojej działalności brało udział w wielu turniejach i pokazach na terenie całego kraju. Jednym z najważniejszych zadań jest organizacja międzynarodowego turnieju rycerskiego o miecz świętej Katarzyny. Tegoroczny 9. turniej odbył się 18 sierpnia. W programie nie mogło zabraknąć walk na miecz i tarczę, turnieju uczniczego czy walk grupowych. Organizatorzy przygotowali również bieg dam, pokaz tańca z ogniem i inscenizację bitew. Żeby jeszcze utrzymać klimat jakiejś historyczności albo żeby jakoś tam tradycję, naukę o historii, oczywiście tutaj też można się trochę o historii pouczyć, to zawsze na końcu tej całej imprezy jest tak zwana bitwa, gdzie odtwarzamy jakieś bitwy historyczne. Zazwyczaj jest to tutaj w Działdowie, odtwarzamy bitwę, kiedy to wojska tam Jagiełły, znaczy mamy zawsze gdzieś około tam dwa scenariusze, bo jest coś takiego, że w 1409 roku nasz zamek działdowski po raz pierwszy miał chrzest bojowy i on odpierał atak od strony Polski. I to właśnie był taki udany chrzest bojowy, bo to była jego pierwsza taka stoczona bitwa i była zwycięska. Więc po prostu, jeżeli mamy bardziej na rękę, żeby krzyżacy wygrali, powiedzmy, bo jest więcej krzyżaków, tych tunik, czy coś dla publiczności, żeby oni ładnie mogli popatrzeć, no to wtedy bierzemy ten pierwszy scenariusz. Od 9 lat do Działdowa na ten turniej przyjeżdżają bractwa rycerskie z całej Polski. Miłośnicy rycerstwa rywalizowali w walkach na miecz i tarczę. Ta sztuka wcale nie należy do najłatwiejszych. Są to zwyczaj tasaki w tym momencie albo miecze jednoręczne, obusieczne. Jest to walka punktowa, ona trwa około 1,5 minuty. Naliczone są punkty celne trafienia w strefy tam wyznaczone wcześniej. Potem będzie następowała walka na miecze 1,5-ręczne i tutaj różnica polega na tym, że już nie posiadamy tarczy, posiadają rycerze tylko broń, którą blokują i atakują naraz. Jest oczywiście różnica dystansu oraz siły uderzenia, więc zasady są trochę inne. Członkowie bractw rycerskich często na tego typu spotkaniach muszą wykazać się nie tylko umiejętnościami podczas różnego rodzaju walk, ale także szeroką wiedzą na temat epoki średniowiecza, rycerzy i sposobie ich fechtunku. Miecz 1,5-ręczny w bitwach jako tako rzadko kiedy występował z powodu swojej użyteczności. Tarcze i broń jednoręczna bądź broń tak zwana drzewcowa, czyli na 2-metrowych mniej więcej drzewcach albo większych albo mniejszych, pozaczepiane topory, coś na ten styl, tak można by to porównać. Broń 1,5-ręczna była bardziej bronią pojedynkową właśnie do turniejów rycerskich. Publiczność, choć nieliczna, która zebrała się w parku imienia honorowych dawców krwi, była świadkami widowiskowego turnieju ucznictwa. O zwycięstwo rywalizowało 13 uczestników. Jak się okazało, ta pasja przyciąga mężczyzn w różnym wieku. Konkurencja polega na jak najdokładniejszemu trafianiu w tarczę. Oczywiście jest punktacja od 5 do 1 punkta, w zależności od kolorowego pola. Strzelamy z różnych odległości, jest to 15, 20, 30 metrów. I są również przez organizatorów przygotowane utrudnienia, takie jak strzelanie z pozycji klęczącej czy strzelanie tyłem. Są to dodatkowe konkurencje, które nam poprawiają zabawę i są zawsze miło przyjmowane przez uczestników. Z roku na rok zwiększa się liczba miłośników wszelakich inscenizacji historycznych oraz osób, które na kilka dni w roku pragną się wcielić w ludzi, którzy żyli kilka wieków temu. Takimi właśnie pasjonatami są członkowie Bractwa Rycerskiego Świętej Katarzyny Ziemi Działdowskiej.
Szwecja jako członek Unii Europejskiej należy do tej grupy państw, która jest tak zwanym płatnikiem netto. Oznacza to, że wpłaca więcej pieniędzy do wspólnoty niż z niej otrzymuje. Parlamentarzyści tego skandynawskiego kraju co pewien czas sprawdzają, jak pieniądze ich obywateli są wydawane przez kraje członkowskie. Dlatego goście ze Szwecji odwiedzili powiat ostrucki i przekonali się, w jaki sposób zostały wydane tu środki ze wspólnoty. Tak, myślę, że dobrze. Także jestem tutaj, aby zobaczyć, co się za tym kryje. Zawsze możesz sobie czegoś zażyczyć, aby się stało, ale potem musisz coś zrobić, żeby to się stało. O to właśnie chodzi w środkach strukturalnych. Więc my chcemy zobaczyć przykłady, jak są pieniądze wydawane na poprawę życia w krajach. Goście ze Szwecji zwiedzili starą, jak i nową siedzibę Starostwa Powiatowego w Ostródzie, jak również obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą Centrum Użyteczności Publicznej. Dopiero potem mogli się przekonać osobiście, że to, co pokazywano na slajdach, jest już praktycznie gotowe. Zachwyceni są tym, co zobaczyli, i cieszę się, że dzisiaj naocznie ci, którzy decydują o naszych pieniądzach, zjawili się u nas w powiecie i dumny jestem jako starosta ostrucki, że akceptację przed chwilą Państwo i ja słyszałem po obejrzeniu tego, na co idą te środki. Dumny jestem i cieszę się, że byli u nas. W czasie krótkiej wizyty zarówno przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Ostródzie, jak i goście ze szwedzkiego parlamentu rozmawiali o ewentualnej dalszej współpracy. Nie byłem tutaj przedtem. Byłem wiele razy w Gdyni, w Gdańsku, ponieważ mam takie konstytucyjne obowiązki. Mamy specjalne relacje partnerskie z tamtym obszarem. Ale dla mnie jest to pierwsza wizyta i staramy się zawiązać nowe partnerskie relacje. Wizyty jak ta, która odbyła się w powiecie ostruckim, mają ogromne znaczenie dla kształtowania kolejnych budżetów, a przede wszystkim określania, ile pieniędzy w unijnej kasie znajdzie się na kolejne projekty dla krajów członkowskich. Porzucone psy w okresie wakacji to niestety nie nowość. Często znajdujemy je błąkające się po lasach czy na obrzeżach miasta. Te znalezione w Nizicy i jej okolice trafiają do Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami Cztery Łapy. Kilkanaście miesięcy temu grupa miłośników zwierząt wpadła na pomysł utworzenia tymczasowego domu dla bezpańskich psów i kotów. Udało nam się zebrać grupę 15 osób na początek, ukonstytuować się pod tytułem Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami Cztery Łapy w Nizicy. No i złożyliśmy dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego i w styczniu, 24 stycznia tego roku dostaliśmy osobowość prawną, zostaliśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego, no i po prostu jesteśmy. Zapotrzebowanie na takie stowarzyszenie w Nidzicy było już od dawna. Dzięki grupie ludzi, którzy bezinteresownie chcą pomóc zwierzęta, nie błąkają się już bezpańsko po ulicach miasta. Stowarzyszenie nie otrzymuje pomocy finansowej od samorządów. My jesteśmy tylko partnerem gminy. To, co Państwo tutaj widzą wokoło na tej mojej biednej działce, to jest dom tymczasowej opieki nad zwierzętami, czyli to jest taki zalążek, to jest to, czym my z definicji się zajmujemy. To, co mamy zapisane w statucie, czyli opiekujemy się porzuconymi zwierzętami po przejściach, okaleczonymi, chorymi, wyrzuconymi. Wszystko to, co najgorsze ich w życiu spotkało, staramy się im zrekompensować, dając, znajdując nowe domy, opiekując się nimi, resocjalizując, bo często są to zwierzęta tak skaleczone przez życie mentalne, że się boją, że no nie mogłyby w takim stanie trafić do jakiegoś domu i być jakimś skarbem i członkiem rodziny. Obecnie opiece podlega ponad 20 zwierząt. Większość z nich to oczywiście psy różnych ras. Cztery Łapy mają na swoim koncie sporo sukcesów. Wiele z przebywających zwierząt znalazło nowe domy. Członkowie stowarzyszenia nawet po adopcji zwierzaka są chętni do pomocy nowym właścicielom. Generalnie wszystkie adopcje są udane. Mamy oczywiście kontakt, bo nasze umowy adopcyjne są skonstruowane w ten sposób, że nie ma jakichś obwarowań typu, że no jak się nie sprawdzisz jako właściciel, to my na ciebie nałożymy karę pieniężną i w ogóle nie ma czegoś takiego. Ma właściciel, który decyduje się na adopcję psa, ma mu sprawić dom jak należy, ma zachowywać się wobec psa zgodnie z zasadami ustawy o ochronie zwierząt, czyli dać mu warunki, godne warunki życia, dać mu jedzenie, dać mu miłość, wyprowadzać na spacery i po prostu jak coś się dzieje, bo to jest nieuniknione, jak coś się dzieje złego z pieskiem, nas poinformować.
Opieka nad zwierzętami wymaga czasu i poświęcenia. Trzeba dać jeść, wyprowadzić na spacer, a przede wszystkim dbać o zdrowie psów i kotów. Do codziennych obowiązków należy także sprzątanie boksów. Jak się okazało, w Nidzicy nie brakuje miłośników zwierząt. Codziennie do stowarzyszenia przychodzą wolontariusze. Młodzież często odwiedza zwierzęta w okresie wakacji. Dowiedziałam się od koleżanki z harcerstwa i przychodzę od gdzieś tak od maja. A co tutaj robisz? Bawię się z psami i wyprowadzam je. Każdy, kto chce stworzyć tym pieskom nowy dom, może je zaadoptować. Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu 506 268 506. Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami 4 Łapy potrzebuje pomocy finansowej, a także karmy dla zwierząt. Przed zbliżającą się jesienią i zimą potrzebne są koce, śpiwory czy słoma. Najpierw należy rozgrzać żelazo, a potem kuć, póki gorące, aby powstał miecz identyczny jak ten, którym władali średniowieczni rycerze. A sztuki tej dokonywał prawdziwy płatnerz, dokładnie odtwarzający historyczne metody kowalskie. Jest to dziedzina kowalstwa, która się zajmuje wyrobem białej broni, czyli miecz, szabli i takich wyrobów. I tutaj odtwarzam proces wykonywania elementów miecza, które są po prostu zrobione według metodą. Gdy już się ma miecz, można nim walczyć. Bardzo widowiskowe potyczki zaprezentowali członkowie bractw rycerskich. Można było zobaczyć wojów Mieszka I. Ciężko zbrojnych rycerzy krzyżackich i polskich. Czy walczących z wielką fantazją przedstawicieli szlachty. Wybraliśmy najlepszych przedstawicieli konkretnych epok historycznych, najlepszych rekonstruktorów z tych epok, po to, żeby właśnie pokazać turystom i mieszkańcom, jak to wojsko polskie na przestrzeni wieków się zmieniało. Przedstawicielami nowoczesnego pola bitwy byli żołnierze oddziałów specjalnych żandarmerii wojskowej. Przy ich namiocie każdy mógł zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami techniki zbrojeniowej. Chcemy pokazać zakres działania żandarmerii i jej specyfikę oraz zapromować społeczeństwu, że wojsko jest potrzebne. Zdaje egzamin, ludzie, którzy tam służą, robią to, co do nich należy i dla bezpieczeństwa własnej ojczyzny narażają swoje życie, powiedzmy, na misjach pokojowych na całym świecie. Imprezę przygotowało Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, a z myślą o miłośnikach historii pracownicy przygotowali bardzo ciekawy wykład na temat najbardziej znanego polskiego miecza, czyli szczerbca. To nie był miecz aż tak wczesno średniowieczny, jak mogłoby się nam zdawać. Pola grunwaldzkie najbardziej znane są z corocznej inscenizacji w rocznicę zwycięstwa nad Krzyżakami. Jednak imprezy takie jak od rycerza do żołnierza sprawiają, że w tym miejscu przez cały rok każdy znajdzie coś dla siebie. Tak naprawdę. W Ostródzie trwa pierwsza Olimpiada Gwiazd. Przez najbliższe dni celebryci z pierwszych stron gazet będą propagować aktywność fizyczną i regularne uprawianie sportu. Na Stadionie Miejskim reprezentacja artystów polskich rozegrała spotkanie z samorządowcami. Gwiazdy wygrały 2-1. W piątek o godzinie 18 na Ostródzkim Zamku odbędzie się spotkanie z olimpijczykami. Udział w nim weźmie m.in. Zofia Klepacka, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Londynie. W sobotę o godzinie 11 każdy z nas może zmierzyć się z celebrytami w biegu na 10 kilometrów. Start na plaży miejskiej Jeziora Sajmino. Tego samego dnia można wziąć udział w zawodach w tenisie stołowym. Początek zapisów o godzinie 10.30 w hali sportowej przy ulicy Piłsudskiego 4. Na tym jednak nie koniec. Od godziny 16 przed hotelem Villa Port od strony jeziora odbędzie się promocja płyty Rafała Brzozowskiego. Od 17 bracia Mroczkowie Maciej Musiał i Rafał Brzozowski będą rywalizować na wyciągu nart wodnych. Na zakończenie sobotnych atrakcji odbędzie się koncert w Ostródzkim Amfiteatrze. Na scenie zaprezentuje się Anna Teliczan, a także gwiazdy, które wezmą udział w koncercie Wróćmy nad jeziora.
Orłowo to jedna z wsi położona w powiecie nidzickim, która nie wyróżniałaby się od innych niczym, gdyby nie fakt, że w 1958 roku utworzono rezerwat żółwi błotnych. Był to pierwszy w Polsce obszar, w którym objęto ochroną ten gatunek drapieżnika. Herpetolog Krzysztof Majchar od 35 lat zajmuje się badaniem tego gatunku. Na terenie rezerwatu żółwi błotnych w Orłowie spędza wiele czasu. Przyjeżdżał tutaj już w latach 70. Ja tutaj co roku przyjeżdżam po to, ażeby zbadać stan istniejącej tutaj populacji. No, zajmuję się tymi zwierzętami, obserwuję je, jak one zachowują się w czasie swojej aktywności rocznej, jak zachowują się w czasie, gdy wychodzą do miejsc lęgowych. Zabezpieczam lęgowiska, więc jest to jedno z kilku miejsc na terenie naszego województwa, które często odwiedzam właśnie o takiej porze roku. Żółwie błotne, które żyją w rezerwacie, prowadzą bardzo skryty tryb życia, dlatego nie wszystkim mieszkańcom i turystom udaje się ich spotkać. Z pewnością dla tego gatunku to bardzo dobrze, ze względu na to, że żółw błotny potrzebuje ciszy i spokoju, by móc się rozmnażać. Ten czas przychodzi wiosną, wtedy to żółwie wędrują po całej okolicy w poszukiwaniu miejsc lęgowych. Jak powinniśmy się zachować, gdy podczas spaceru w rezerwacie spotkamy żółwia błotnego? Przede wszystkim nie powinniśmy brać go do ręki, dlatego że wędrująca na lęgowisku samica jest bardzo bezbronna i ona wówczas opróżnia pęcherz moczowy, zawartość którego jest jej potrzebna do wykopania komory lęgowej. I gdy weźmiemy taką samicę do ręki, ona się opróżni z tego zawartości pęcherza moczowego i musi wrócić do miejsca, gdzie uzupełni niedobory wody, po to, żeby później z kolei móc złożyć lęgi pomyślnie. Więc czasem są to odległości kilku kilometrów. Szczegółowe obserwacje żółwi podjęto na początku lat 80. Na przestrzeni lat dzięki herpatologom udało się zdobyć wiele potrzebnej wiedzy na temat tego gatunku. Dzięki tym informacjom podejmowane są czynności związane z ochroną żółwi błotnych i ich siedlisk. To są takie izolowane populacje, kiedyś były dużo liczniejsze i występowały w takim jak gdyby ciągu miejsc wygodnych dla nich. My jesteśmy przy źródłach rzeki Łyny i zlewnia rzeki Łyny od swoich źródeł aż do okolic Olsztynka, Jeziora Łańskiego, nawet do samego Olsztyna. To było miejsce, w okolicy którego występowały dosyć masowo kiedyś żółwie. Teraz to są izolowane miejsca i żółwie w tej chwili zagrożone są dwoma czynnikami. Raz, że temperatura do składania lęgów nie zawsze jest odpowiednia i do inkubacji małych żółwików w jajku. To jeden z czynników, a drugim czynnikiem to człowiek, który wkracza z urbanizacją, z zagospodarowaniem terenu, z budową dróg, osuszaniem terenu i także z nadmierną penetracją. Rezerwat zajmuje powierzchnię 4,5 hektara, w tym jezioro Orłowo małe z niewielkim pasem terenu linii brzegowej. Na tym obszarze obecnie żyje kilkanaście osobników, a każdy z nich jest na wagę złota. Najważniejszym zadaniem dla ludzi, którzy zajmują się nimi, jest ochrona siedlisk żółwi błotnych. Na te sportowe wydarzenie fani siatkówki plażowej czekają cały rok. Po raz kolejny w Starych Jabłonkach mogli podziwiać najlepszych przedstawicieli tej dyscypliny, którzy przyjechali, aby rywalizować w Wielkim Szlemie. Na kilku piaszczystych boiskach można było śledzić zarówno eliminację do głównego turnieju, jak i sam turniej. Co roku sportowe zmagania ogląda kilka tysięcy widzów. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się oczywiście spotkania polskich par. Sportowo rewelacyjnie, bo trzy pary w 16 to jest naprawdę już coś dużego i coś, co gwarantuje naprawdę kontynuację tego pozytywnego trendu w przyszłości. No, a z punktu widzenia organizacyjnego to faktycznie no, można powiedzieć, że gdzieś tam dopięliśmy to do końca. Turniej główny to rywalizacja 32 par żeńskich i 32 par męskich. Wśród kobiet największymi faworytkami były oczywiście Brazylijki, które upodobały sobie Stare Jabłonki i zwyciężają tu od kilku lat. Niespodzianki tym razem nie było i po dwóch setach Larisa i Juliana pokonały Włoszki. Czekałam na ciężki mecz z Włoszkami. Kiedy wygraliśmy pierwszego seta, powiedziałam do Larisy, że musimy grać lepiej, trzymać koncentrację w trakcie trwania drugiego seta. Popełniałyśmy wiele błędów, ale końcówka drugiego seta była niesamowita. Jestem z nas dumna.
Ubiegłoroczny Grand Slam rozpalił duże nadzieje na to, iż ponownie w finale będziemy obserwować polską parę Fiałek i Prudel. Tak się jednak nie stało. Tym razem na boisku głównym w wielkim finale mogliśmy obserwować zmagania Łotyszy oraz Austriaków. To właśnie goście z nadbałtyckiego kraju okazali się najlepsi. Ich zwycięstwo było zaskoczeniem nawet dla nich samych, bowiem turniej traktowali bardziej jako formę rekreacji. Byliśmy bardzo zmęczeni po olimpiadzie, więc przyjechaliśmy się tylko tu zabawić, odpocząć z rodziną. Ponieważ turniej odbywa się blisko Łotwy, więc przyjechaliśmy tu samochodami i nie spodziewaliśmy się, że zagramy tak dobrze. Nasz trener powiedział, że jesteśmy w dobrej formie. Wiele drużyn będzie tu zmęczonych, jak wy. To będzie bardzo interesujące, ponieważ będziecie mieli dużą szansę zagrać dobrze. Tegoroczny Grand Slam w Starych Jabłonkach był ostatnim sprawdzianem przed Mistrzostwami Świata, które odbędą się tutaj w przyszłym roku. Teraz organizatorzy mają czas na ostatnie poprawki. Na pewno z Mistrzostwami Świata sobie poradzimy, natomiast zawsze jest pytanie, czy finansowo sobie poradzimy, bo tutaj potrzebujemy wsparcia. Myślę, że potrzebujemy mocnych sponsorów i wsparcia również rządu, ministerstwa, bo to jest impreza o dużo większym budżecie niż te coroczne turnieje. Mimo wprowadzenia biletów, kibice tłumnie dopingowali podczas obu finałów, ciesząc się z siatkarskiego święta. Teraz pozostają im tylko wspomnienia oraz cierpliwe wyczekiwanie przyszłorocznych mistrzostw. W trzeciej kolejce spotkań Sokół Ostróda zmierzył się z Huraganem Morąg. Był to pierwszy mecz przed własną publicznością w ramach piłkarskiej trzeciej ligi. Spotkanie na stadionie przy ulicy 3 Maja nie było imprezą masową i w tym przypadku było to dobre posunięcie, gdyż mecz nie cieszył się aż tak dużym zainteresowaniem sympatyków piłki nożnej. Od samego początku to Morążanie dyktowali warunki gry. W pierwszej części spotkania dwukrotnie próbowali pokonać bramkarza Sokoła. Później do głosu doszli podopieczni Czesława Żukowskiego, ale ich poczynania na boisku nie przyniosły żadnej bramki. W końcówce pierwszej połowy zespół z Morąga mógł objąć prowadzenie, ale w porę do bramki wrócił Piotr Sikora i złapał futbolówkę. Po regulaminowej przerwie Bogdan Miłkowski oddał strzał z 25 metrów, ale piłkę bez problemu złapał bramkarz Huraganu. W drugiej połowie więcej szans na zdobycie bramki mieli zawodnicy z Morąga. Ta sztuka udała im się w 75 minucie. Sędzia spotkania uznał, że Paweł Śnieżaski faulował w polu karnym zawodnika gości. Jedenastkę wykorzystał Rafał Gagat. Dostaliśmy bramkę z rzutu karnego i uważam, że tam była walka 1-1 i w pierwszej fazie to Paweł Śnieżawski był faulowany, potem zawodnik Huraganu przewrócił się przez niego. No i takiej, myślę, w takim meczu wyrównanym, walki derbowym, nie gwizdnął był w tym momencie tej jedenastki akurat, ale cóż, przegraliśmy 1-0. Drużyna z Morąga przed tym spotkaniem miała na swoim koncie remis z Olimpią 2004 Elbląg, a także zwycięstwo nad Startem Działdowo. Sokół w pierwszej kolejce spotkań pauzował, gdyż grał mecz z Jagiellonią Białystok, a w drugiej wygrał na wyjeździe z Motorem Lubawa. Po dwóch spotkaniach już widać różnicę pomiędzy czwartą a trzecią ligą. Tutaj w czwartej lidze z dwa zespoły gdzieś stawiały nam czoła. Tutaj już zespoły, i dzisiaj to było widać, są lepiej ułożone taktycznie, przyzwyczajone do większego tempa, grają bardziej twardo. Także, ale ogólnie, no cóż, przegraliśmy, na pewno to nie cieszy na inaugurację. Tym bardziej, że przegrałem z zespołem, w którym dosyć długo pracowałem. Chciałoby się wygrać na inaugurację przed własną publicznością, ale generalnie myślę, no rzut karny, ale mecz był na pewno z naszej strony z czołową drużyną, jeszcze raz podkreślę, od kilku lat trzeciej ligi, gdzie skład się za dużo nie zmienia, a został, można powiedzieć, wzmocniony dobrym bramkarzem i to było dzisiaj widoczne. W derbach powiatu lepszy okazał się Huragan Morąg. Trener Czesław Żukowski po tym spotkaniu za wiele pretensji do swoich zawodników nie miał. Przegraliśmy 1-0 z dobrym zespołem z czołówki w meczu derbowym. Przyjmujemy to z pokorą i będziemy pracowali dalej, żeby po prostu na wyjeździe z granicą Kętrzyn powalczyć o komplet punktów. Tego samego dnia na oficjalnej stronie internetowej klubu pojawiło się oświadczenie dotyczące prezesa Witolda Żółtka i Radosława Borka o rezygnacji z pełnienia funkcji w zarządzie Sokoła Ostróda. Więcej o tej rezygnacji i powodach jej decyzji w następnym wydaniu wiadomości.